obserwujemy trend, w którym Polacy wybierają sklepy, które są zlokalizowane blisko ich miejsca zamieszkania, w których jest im wygodnie robić zakupy. Przez to coraz częściej wybierają sklepy mniejsze, ale położone właśnie bliżej. Odbywa się to troszkę kosztem hipermarketów. Dynamika sprzedaży supermarketów jest widocznie niższa niż sklepów zlokalizowanych bliżej miejsc zamieszkania konsumentów. Jeśli chodzi o dynamiki sprzedaży, to one są wyższe w sklepach mniejszych, co również skłania do nowych otwarć. Jeśli chodzi o wzrost powierzchni sprzedaży, raczej będzie się on odbywał w tym formacie mniejszych sklepów aniżeli w supermarketach.